Jesteśmy na szczycie gór w Bolungarwiku i tutaj stoi taka kula, która jest radarem NATO. A zobaczcie, jak te góry są wszystkie płaskie. To jest właśnie taka ciekawostka. Góry są płaskie. Jesteśmy w chmurach. A tu jest właśnie radar. Tu jest właśnie radar i tu kiedyś nie wolno było wjeżdżać, to było zamknięte. W pewnym momencie, jak Amerykanie wyszli z Islandii, to otworzyli to dla wszystkich i teraz można tutaj wjechać, ale bardzo często jest duża mgła i nic nie widać. Dzisiaj mamy bardzo fajny dzień i nie ma dużej mgły, także tą kulę bardzo ładnie widać. Ponoć jest ocieplenie klimatu, ale patrząc na to, jak na Islandii mamy śniegu pełno, nie wiem, czy jest ocieplenie klimatu. Słuchajcie, tyle napadało śniegu zeszłej zimy, że do teraz, do lipca to się nie stopiło. Zobaczcie, jaki piękny tunel. I tu w zimę ja sobie nawet nie wyobrażam, ile tego śniegu musiało być, jak tutaj po prostu oczyszczali drogę, żeby do radaru się dostać. Po prostu tu musiało być 10 razy więcej tego śniegu. Jest mega, po prostu super jest. Góra, na którą Wenus miała swój pierwszy widok. Przez tyle miesięcy podziwiałam właśnie tę górę. A tu są domki rybackie. Są zamknięte, ale zobaczymy, co tam widać. Trzeba teraz już bilety kupować. Widzicie, turystyka tak się rozwinęła, że domki przez tyle lat były otwarte do zwiedzania dla ludzi. A jak się pojawiła turystyka, to zrobili płatne domki. Łódź rybacka, no tak, zamknięte domki są, żeby nikt nie wchodził. Szkoda, bo kiedyś to było naprawdę pootwierane, tu po prostu się przyjeżdżało i można było zwiedzać. Ta łódź też już stoi od hen, nie wiadomo kiedy, bardzo dawno. Można podziwiać sobie widok, ten jest za darmo. W tych domkach. Nie pamiętam już co jest, to po prostu były takie mieszkania i pokazane były, weszłam w kadr, pokazane były też sposoby, w jaki kiedyś solono rybę, jak przechowywano, tutaj bardziej tak było, nie pod kątem mieszkania, co, znaczy pod kątem chyba i mieszkania i pod kątem przerobu ryby w tych domach, a tu mamy suszarnię rybną, albo na przykład suszarnię na rekina i ta jest otwarta, ponieważ wisi tylko drewniany skrzydło.
skobelek i zaraz zobaczycie, jak wygląda właśnie taka klasyczna suszarnia rybna. O, widzicie, tak wygląda suszarnia rybna. Tutaj wiszą ryby. O, tu mamy stępidura, zobaczcie, jakie ma zęby. Jest to taka ryba, która jak nas złapie, to niestety możemy ją bić po głowie i nas nie puści. Trzeba podnieść rękę i tak trzymać. Tu mamy dorsza. Co to jest za ryba? Ale tłusta, nie wiem, co to jest. Nie znam się aż tak na rybach. Tu mamy isę, czyli... No widzicie, zawsze zapomnę, jak się isa nazywa, masakra. Flonderki malutkie, są w miarę świeże, jeszcze są miękkie, także nie są jeszcze dojrzałe. No i tak właśnie kiedyś dawno temu suszono ryby, które później jadło się w zimę. Bardzo dobry sposób na zachowanie białeczka potrzebnego dla budowy, dla człowieka, do dobrego samopoczucia. No, więc idziemy starą drogą z Bolungarwiku do Hnífsdalu. I tą drogą kiedyś dawno temu, widzicie, te głazy często schodziły na drogę tam dalej, jeszcze gorzej. Do tego stopnia, że były wypadki przez te spadające głazy. Nawet teraz idąc, nie ma gwarancji, że jakiś nie spadnie. Tutaj były różnego rodzaju zabezpieczenia porobione w postaci właśnie tak narzuconych głazów, żeby nie wypadały one na drogę. W końcu zamknięto tą drogę, ponieważ wybudowano tunel. Tunelem jedzie się o wiele szybciej. Gwarancja, że nie spadnie na nas kamień. A ta droga jest zamknięta, pościągano wszystkie znaki, wszystkie słupy, wszystko jest pościągane. I w niektórych miejscach ta droga jest, po prostu jej nie ma, zawaliła się. Także natura odbiera co jej. Ale jak widzicie, przed nami leżą głazy i właśnie tak schodziły głazy, cały czas schodziły głazy na tej drodze. Jest to po prostu przerażające, tyle razy się tędy jeździło i... A, jakoś to będzie. No i właśnie, jakoś to będzie. Zobaczcie, tam taki ładny stoi, tylko czeka, żeby sobie spaść. Tu widać, jaka dziura powstała przez jeden z kamieni. Zobaczcie, jak to wszystko leży. Pospadało. Jest po prostu... Szok teraz, po tylu latach, iść tędy i widzieć, że ja tędy jeździłam tyle razy i po prostu te kamyki mogły na mnie też spaść, ale naprawdę, uwierzcie mi, jak się mieszka w takich warunkach, człowiek nawet nie myśli o tym, czy kamień spadnie, czy będzie trzęsienie ziemi. Naprawdę się człowiek nie zastanawia. Dziś pokażę wam, jak wygląda mój namiot i jak ja śpię, więc rozkładam się właśnie. Zobaczcie, tak wygląda namiot. Jest to Helium, Van Gogh Helium dla dwóch osób. Ma dwoje drzwi i jest to bardzo fajny namiot. Ma mały przedsionek. Tutaj ma miejsce do spania dla ponoć dwóch osób. Szczerze mówiąc, to jest to mała dwójka, bardzo mała dwójka. Na tą dwójeczkę mam materac, który się samo pompuje i w tej chwili on musi się napompować. Do tego będę mieć jeszcze jeden materac. Tu mamy drzwi, tam są drzwi, także jeżeli są dwie osoby w tym namiocie, nie ma problemu, żeby się z niego wydostać. Tu mamy mały przedsionek. Jest to bardzo lekki namiot, ponieważ on waży około 1,5 kg tylko, dwuosobowy. A tu jest mój materac. Mój super materac. I co w nim jest takiego super? Otóż to, że tu jest pompka wbudowana. Materac ma specjalną izolację.
gość, który mi go sprzedał w sklepie GG Sport, spał na tym materacu na lodowcu. Wierzę mu. Mi trochę było i tak zimno, bo ja nie należę do osób, które się wygrzewają w islandzkich chłodach. Więc ja sobie jeszcze folię aluminiową kładę specjalną. Pokażę wam za chwilę. Na to wszystko sobie położę kocyk, ponieważ będzie mi miękko. Gdybyśmy jechali tylko z plecakami, to raczej bym takiego czegoś nie mogła zabrać. Na to wszystko położę sobie kocyk kolorowy, żeby było mi miękko. Gdybyśmy jechali dookoła Islandii z plecakami tylko i stopem albo rowerem, nie wiem jak, czymkolwiek, to bym nie brała raczej ze sobą tych wszystkich rzeczy. Korzystam jedynie z tego, że mamy samochód. I dodatkowo wydaje się, że dzisiaj tak jest ciepło, ale wiecie co, ja już nie ufam islandzkim nocom, bo bywa tu różnie. Wymyśliłam sobie taki patent, że położę jeszcze sobie folię. Ja wiem, to może bardzo dziwnie wyglądać, jak sójka za morze, ale uwierzcie mi, nie ma nic gorszego jak zmarznąć w nocy w namiocie i siedzieć 3 godziny lub 4, czekać aż wyjdzie słońce, żeby było cieplej. Także mam folię termiczną i tą folię kładę sobie tu między mój śpiworek. Między mój kocyk, nie śpiworek. Będę sobie na tym spać. Będę odizolowana kompletnie. O tak. I do tego mam śpiwór. Śpiwór również firmy Vango. Polecam go wam serdecznie. Jest to chyba najlepszy śpiwór, jaki kiedykolwiek miałam, ponieważ składa się z puchu kaczego i temperatura jego jest, zaraz gdzieś tu była, już wam powiem, tu jest do niego takie specjalne duże opakowanie, żeby on się nie gniótł, ale też jest mniejsza wersja tego opakowania, żeby można było go sobie do plecaka włożyć. Waży 1250 gramów i on jest wielosezonowy, czterosezonowy, minus 10 do plus 15 stopni. Wersja komfort minus 3, ekstremalna minus 27. Także widzicie, minus 27 raczej nie, minus 3 jak najbardziej. Były już takie temperatury, spotkały nas takie temperatury i powiem wam, że sprawdził się rewelacyjnie. Rewelacyjnie bardzo dobry śpiworek. I tak właśnie Wenus sobie śpi pod namiotem. Nie mogła zabrać. O, kamera mi upadła. Kurde, nie ma tego jak ustawić tu. O, może teraz. No, może teraz. Jeszcze raz. Droga się zerwała, spadła. Po prostu jej nie ma. Także przez tyle lat oni nieźle tu musieli dbać o to wszystko, że jednak ta droga utrzymywała się i chcieliśmy iść tam dalej, nie wiem czy pójdziemy.